Młoda kobieta, matka 6-letniej dziewczynki, zostaje znaleziona martwa w swoim domu. Rozpoczyna się śledztwo, a stróże prawa robią wszystko, co w ich mocy, aby jak najszybciej ustalić i zatrzymać sprawcę tego przestępstwa. Jego miejsce jest za kratami, ale żeby go tam wsadzić, potrzebne są dowody. Czynności wykonywane na miejscu zbrodni są kluczowe dla całego procesu. Technicy kryminalistyki nie mogą pominąć żadnego śladu, nawet gdy wydaje się on bezużyteczny. Grupa dochodzeniowo-śledcza gromadzi tony materiałów procesowych, a funkcjonariusze operacyjni uruchamiają wszelkie możliwości techniczne i kontakty z informatorami. Wszystko po to, aby morderca stanął przed sądem i odpowiedział za swój czyn. Zastanawialiście się kiedyś nad tym, co czuje śledczy, rozwiązując kolejną zagadkę kryminalną? Pewnie tak, bo kto z nas nie kocha zagadek kryminalnych, odkrywanie mrocznych tajemnic najgroźniejszych przestępców? Czy nie marzyło się wam kiedyś wejść w skórę śledczego, który jak po nitce do kłębka zacznie odkrywać sekrety niewyjaśnionych dotąd zbrodni? Czy nie marzyliście o tym, aby być w centrum takiego śledztwa i móc przyczynić się do ustalenia sprawcy? Odkrywać jego modus operandi, analizować ślady i niczym w najciekawszym filmie grozy uwolnić świat od kolejnego kryminalisty. Dziś każdy z was ma szansę związać swoją przyszłość z pracą w służbach i instytucjach dbających o bezpieczeństwo państwa i obywateli. Taką możliwość daje wam partner dzisiejszego odcinka, Uczelnia Techniczno-Handlowa imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Uczelnia oferuje studia licencjackie i magisterskie na specjalności kryminologia i kryminalistyka. Studia dostępne są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Podczas studiów poznacie techniki pracy śledczej, sposoby wykonywania oględzin na miejscu zbrodni, ale też aspekty psychologiczne działania sprawców. Czekają na was zajęcia ze sztuki perswazji, kursy praktycznego posługiwania się bronią krótką i długą, bojową i sportową, instruktora strzelectwa prowadzącego strzelanie czy kursy pierwszej pomocy. Wiedza, jaką zdobędziecie, pozwoli wam rozwiązać praktyczne problemy z zakresu kryminologii i kryminalistyki. Nauczycie się oceniać zagrożenia i poznacie mechanizmy przygotowania i popełniania przestępstw. Dowiecie się również, jak szukać i analizować ślady na miejscu zbrodni. Wiedzę tę poznacie jednak nie tylko teoretycznie, ale przede wszystkim podczas zajęć praktycznych. Uczelnia Techniczno-Handlowa posiada laboratorium kryminalistyczne oraz inscenizowane miejsca zbrodni, dzięki którym poczujecie się jak prawdziwi śledczy Wydziału Zabójstw. Przedmioty prowadzone są przez naukowców i przedstawicieli służb. Po ukończeniu nauki możecie ubiegać się o pracę w służbach specjalnych, np. w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie Celnej i Straży Granicznej, agencjach detektywistycznych oraz w Policji. Na koniec jeszcze raz dodam, że na Uczelni Techniczno-Handlowej możecie studiować w systemie stacjonarnym i zaocznym, a w ofercie uczelni poza kryminologią i kryminalistyką dostępne są również kierunki zarządzanie bezpieczeństwem państwa, bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni oraz obsługa celna i logistyka międzynarodowa. Zachęcam was do odwiedzenia strony internetowej Uczelni Techniczno-Handlowej i zapoznaniem się z ofertą. Link znajdziecie w opisie tego filmu oraz w podpiętym komentarzu. Natasza P. miała 31 lat. Była młodą, atrakcyjną i pełną optymizmu kobietą. Do Polski przyjechała z bratem Dmitrim na początku 2014 roku. To miał być dla nich nowy start. Opuścili rodzinny dom i przejechali setki kilometrów, aby ułożyć sobie szczęśliwe życie. Tam, skąd pochodzili, nie było żadnych perspektyw. Żyli skromnie z niewielkiego gospodarstwa. O pracę było ciężko, więc musiało wystarczyć to, co sami wyhodowali. I tak, z pokolenia na pokolenie, gospodarstwo trafiało w kolejne ręce, a poziom życia był coraz trudniejszy. Dlatego Natasza postanowiła przerwać ten łańcuch biedy i wyjechać do innego kraju. Padło na Polskę. Podobny język i mentalność ludzi ułatwiała aklimatyzację.
Natasza oczekiwała innego, lepszego życia. Miała już swoje lata, wciąż nie była mężatką i nie miała dzieci. Nie miała nawet chłopaka, bo u niej w rodzinnym mieście mogła liczyć na jakiegoś rolnika, który nie wylewał za kołnierz. Ona marzyła o rodzinie, o mężczyźnie, który o nią zadba i gromadce dzieci, która zapełni dom. W 2016 roku miała już stabilną pracę w jednym z sieciowych sklepów. Pracowała na pełny etat, zarabiała przyzwoite, jak na jej potrzeby pieniądze, a w dodatku poznała mężczyznę. Szymon P. miał 31 lat, ale niewielka różnica wieku w zupełności im nie przeszkadzała. Natasza nawet uważała, że to coś fajnego, że jej partner jest od niej młodszy. Była bardzo atrakcyjną kobietą. Mężczyźni często ją zaczepiali i wodzili wzrokiem, gdy szła ulicą. Jej długie, na ogół rozpuszczone włosy dopełniały całości. Szymon był dumny, że to właśnie on ma taką kobietę. Ich znajomość szybko się rozwijała. Mężczyzna obsypywał ją prezentami, zapraszał na długie spacery i do restauracji. Czuli się dobrze w swoim towarzystwie, każdą wolną chwilę chcieli spędzać razem. Szymon pochodził z okolicznej wioski. Mieszkał z rodzicami, pomagał na gospodarstwie, ale też pracował na etacie w jednej z pobliskich fabryk. Po kilku miesiącach znajomości para postanowiła zamieszkać razem. Pomimo tego, że to Szymon zarabiał więcej, wszystko organizowała Natasza. To ona wynajęła większe mieszkanie, aby było im wygodnie. Ze swojej pensji potrafiła odłożyć na opłaty, życie, a nawet kupiła sobie swój pierwszy samochód, kilkuletniego Opla. Mimo wszystko była zauroczona swoim partnerem, który dbał o nią i czuła się przy nim bezpiecznie. Ale rozumiała też, że nie mogła tą miłością zapłacić za rachunki. Choć czuła się skrępowana, coraz częściej inicjowała rozmowy na temat współdzielenia opłat za mieszkanie. Skoro są razem, muszą wspólnie utrzymywać swoje domowe gospodarstwo. Ale to nie podobało się Szymonowi. Co prawda zaczął dokładać się do budżetu, ale robił to niechętnie i w znacznie niższym wymiarze niż oczekiwała Natasza. Wszystko zmieniło się, kiedy kobieta zaszła w ciążę. Liczyła na to, że Szymon stanie na wysokości zadania i zaopiekuje się rodziną. Wkrótce na świat przyszła Paulina. Była oczkiem w głowie Nataszy, ale Szymon już niekoniecznie czuł się dobrze w roli głowy rodziny. Zaczął znikać z domu na długie godziny, zrobił się nerwowy i zaczął zachowywać się agresywnie. To w tamtym czasie pierwszy raz podniósł rękę na swoją żonę, bo zaraz po narodzinach córki para wzięła ślub. Szymon jakby uznał, że po sformalizowaniu ich związku Natasza jest jego własnością. Zaczął pić, a pod wpływem alkoholu wszczynał awantury. Później zaczął ją bić, a gdy odmawiała mu współżycia, wykorzystywał ją czasem nawet na oczach dziecka. 34-latka była zastraszana. Coraz częściej chodziła do pracy w długich rękawach, nawet gdy na zewnątrz było ciepło. Starała się w ten sposób ukryć siniaki, bo było jej wstyd, że jest ofiarą przemocy domowej. Gdy ktoś zauważył, że ma ślady pobicia, tłumaczyła, że uderzyła się o futrynę lub potknęła na schodach. Jednak nikt w to nie wierzył. W końcu któregoś dnia podeszła do niej koleżanka Danuta i powiedziała, że wie, że mąż ją bije i że może liczyć na jej pomoc. Danuta wyznała, że sama kiedyś była w takiej sytuacji i wie, jak ważne jest wsparcie innej osoby. Od tego czasu Natasza miała kogoś, komu mogła się ze wszystkiego zwierzyć. Jednak nie chciała powiadamiać służb o sytuacji w domu. Liczyła, że kiedyś Szymon się opamięta i znów będzie dla niej dobry. Prawda była taka, że Szymon któregoś razu poszedł z kolegami na imprezę. W męskim gronie ktoś namówił go do wrzucenia kilku złotych do maszyny. Dla zabawy wyciągnął z portfela kilka dwuzłotówek i zagrał. Raz, drugi i trzeci.
zainwestował kilka, a maszyna wypluła mu kilkaset złotych. Od tej pory był stałym bywalcem takich lokali. Wkładał setki złotych miesięcznie, ale już nie wygrywał. Czasem udawało mu się odkuć, ale kolejnego dnia znów był grubo pod kreską. W ekspresowym tempie uzależnił się od gier i przegrywał wszystko, co miał przy sobie. Gdy nie miał już pieniędzy, sprzedawał biżuterię, zegarek, który dostał na urodziny od żony. Do tego doszedł alkohol. To w nim znalazł ukojenie i ulgę od swoich niepowodzeń. Pod wpływem stawał się agresywny i wyładowywał frustrację na rodzinie. Prawdziwy problem zaczął się wtedy, gdy Szymon sięgnął po środki odurzające. Zaczął zaniedbywać pracę, jego agresja przybierała na sile, a w dodatku zaczął okradać własną żonę. Z domu ginęła biżuteria, wartościowe przedmioty i pieniądze. Kilka razy zdarzyło się, że wypłacił z ich wspólnego konta większą sumę, przez co kobieta nie była w stanie zapłacić rachunków, czynszu i za jedzenie. Pożyczała wtedy pieniądze od znajomych, ale kiedyś musiała je oddać. A Szymon, zamiast się opamiętać, zaciągnął pożyczkę w banku, którą tego samego dnia przegrał. To wtedy pierwszy raz Natasza zagroziła, że zabierze dziecko i odejdzie. Mężczyzna, słysząc te słowa, wpadł w szał. Rzucił się na nią i usiłował udusić. Gdyby nie wizyta windykatora, być może kobieta nie uszłaby z życiem. Ale to też był dla niej znak, że należy uciekać od tego człowieka. Poprosiła brata i przyjaciółkę o pomoc. Dimitri pomógł jej spakować rzeczy, a Danuta przyjęła ją pod swój dach. Szymon nie mógł pogodzić się z decyzją żony. Prosił ją, przepraszał i obiecywał poprawę, ale kobieta była nieugięta. Chciała mieć spokój i odzyskać stabilność finansową. Wniosła o rozwód i zaczęła szukać mieszkania dla siebie i córki. Z pomocą przyjaciółki i brata szybko znalazła odpowiedni lokal. Niewielka kawalerka w starej kamienicy w centrum miasta była dla niej odpowiednia. Choć budynek nie był może atrakcyjny, to mieszkanie było wyremontowane i dobrze wyposażone. Sąsiedzi żyli w zgodzie i organizowali się, aby klatka schodowa i niewielkie podwórko za budynkiem zawsze były czyste i zadbane. Szymon nie potrafił zrozumieć decyzji żony. Nie mógł się z tym pogodzić. W dodatku teraz nie miał gdzie mieszkać, więc wrócił do rodziców na wieś. Jego matka postawiła mu sprawę jasno. Wyjaśniła, że to on jest winny rozpadowi swojego małżeństwa i to Natasza z wnuczką są mile widzianymi gośćmi w ich domu, a on, z racji tego, że jest synem, może zostać, dopóki czegoś sobie nie znajdzie. Rodzina nie ukrywała swojej niechęci do syna i dawali mu odczuć, że jest pasożytem, który nie bierze odpowiedzialności za swoje czyny. Natasza powoli stawała na nogi. Od wyprowadzki od męża minął już rok. Cieszyła się wolnością od tyrana, choć było to złudne poczucie bezpieczeństwa. Szymon wciąż ją nachodził. Co prawda już nie podnosił ręki, bo wiedział, że ta powiadomi policję, ale groził, że jak nie wróci do niego, to pożałuje. Kobieta wciąż pozostawała niewzruszona. Wyjaśniła, że ich związek jest już przeszłością, ale z racji tego, że jest ojcem dziecka, może się widywać z córką. W połowie 2020 roku Natasza zaczęła spotykać się z Rafałem J. Był bratem jej przyjaciółki. Dopiero co wrócił do Polski z Anglii, otworzył własną firmę i nawet dobrze sobie radził. Sam był po rozwodzie. Jego była żona zabrała dziecko i wyprowadziła się do innego, a on został sam na obczyźnie. Teraz wrócił i chciał zacząć od nowa. Natasza i Rafał bardzo się polubili. Choć oboje podchodzili do siebie ostrożnie, to szybko przekonali się, że jednak do siebie pasują. Zaczęli się widywać coraz częściej, a Rafał wyznał jej miłość. Umówili się, że gdy tylko sprawa rozwodowa dobiegnie końca, zamieszkają razem. Szymon szybko dowiedział się, że jego żona kogoś poznała. Zaczął ją śledzić i nachodzić w pracy oraz w domu.
Wyczekiwał, aż kobieta będzie sama i wtedy groził jej i kazał wracać do domu, bo to on jest jej mężem i to z nim ma być. Na te słowa Natasza pytała, gdzie jest nasz wspólny dom, bo ten, który razem mieliśmy, został odebrany za twoje długi. Szymon wtedy wybuchał, wpadał we wściekłość i wyzywał ją od najgorszych. Któregoś dnia przyszedł do niej do mieszkania pod pretekstem spotkania się z córką. Pauliny nie było, więc postanowił poczekać. Między małżonkami wybuchła awantura. Gdy Szymon wyzywał swoją żonę, do mieszkania wszedł jej przyjaciel Rafał z Paulinką. Odebrał ją tego dnia z przedszkola, dla Nataszy była to nieoceniona pomoc. Dzięki temu nie musiała zwalniać się wcześniej z pracy, co odbiłoby się na jej wynagrodzeniu. Szymon nie płacił pieniędzy na swoje dziecko, więc samotna matka musiała zarabiać na wszystko sama. W dodatku spłacała część jego długów. Rafał, widząc co się dzieje, wyrzucił go z domu Nataszy i powiedział, że od teraz każda taka sytuacja skończy się zawiadomieniem na policji. Jest 7 stycznia 2021 roku. Tego dnia Natasza pracowała na rano. Skończyła pracę o godzinie 15 i wróciła do domu. Była umówiona z Szymonem, że ten odbierze Paulinkę i spędzi z nią resztę dnia. Nigdy nie robiła mu z tym problemów. Umówili się na godzinę 16 i chciała dotrzymać słowa. Mężczyzna przyszedł punktualnie. Zabrał dziecko i wyszedł bez słowa. To było nietypowe, bo zazwyczaj nie zachowywał się tak spokojnie. Natasza zastanawiała się, co jej mąż kombinuje, ale po chwili pomyślała, że przesadza. Szybko zapomniała o sytuacji i zabrała się za obowiązki domowe. O godzinie 19 do jej mieszkania wrócił Szymon. Była tym zaskoczona, bo miał odwieźć dziecko o godzinie 20. Zapytała, gdzie jest Paulinka, na co Szymon odparł, że jest u dziadków na wsi, a on przyjechał, żeby porozmawiać z małżonką o ich wspólnej przyszłości. Natasza po raz kolejny powiedziała, że ich związek jest już przeszłością i nie zamierza niczego naprawiać. Szymon był głuchy na te słowa. Zapowiedział, że zaraz wniesie swoje walizki i od teraz będą mieszkać razem jak rodzina. Natasza wyśmiała jego pomysł i kazała wynosić się z domu. Wyczekała, aż jej mąż wyjdzie do samochodu po swoje rzeczy, wtedy sama opuściła mieszkanie i spędziła noc w domu swojej przyjaciółki. Ale Szymon przez całą noc czekał pod kamienicą. Siedział w samochodzie i obserwował, kiedy Natasza wróci do domu. Wiedział, że musi wrócić, bo następnego dnia o 7 rano rozpoczynała swoją zmianę w pracy. Nie pomylił się. Zaraz po godzinie 6 rano kobieta podjechała pod klatkę i weszła do mieszkania. Nie zdążyła nawet ściągnąć butów, gdy wszedł za nią Szymon. Na jego widok Natasza wybuchła złością. Kazała mu wynosić się z mieszkania, bo zaraz powiadomi policję. Jeszcze raz wyjaśniła, że nie zamierza odbudowywać związku i czeka tylko na rozwód. 8 stycznia 2021 roku Natasza nie stawiła się w pracy. Koleżanka była zaniepokojona jej nieobecnością, dzwoniła na jej telefon, ale nikt nie odbierał. To samo robił jej brat oraz Rafał. Nikt nie mógł skontaktować się z 34-latką. Cała trójka umówiła się, że jeżeli Natasza nie da znaku życia, to po pracy Danuta pojedzie sprawdzić jej mieszkanie. Rafał, Dimitri i Danuta spotkali się pod kamienicą, w której mieszkała Natasza. Było chwilę po godzinie 15. Zapukali do drzwi, ale nikt ich nie otwierał. Dimitri nie zamierzał czekać. Sprawnym ruchem wyważył drzwi wejściowe do mieszkania. W pokoju na podłodze leżała Natasza. Jej twarz była sina i podrapana. Na szyi miała zawiązaną nogawkę od spodni dresowych. Już nie żyła. Po chwili na miejsce przyjechała karetka pogotowia, policja i prokurator. Lekarz stwierdził zgon, a śledczy przystąpili do zabezpieczania śladów. Oczywistym było, że doszło do zabójstwa. Sprawca wychodząc zamknął drzwi na klucz, a klucze wrzucił do skrzynki na listy. Od początku podejrzenia padły na męża ofiary. To on miał motyw, aby zamordować.
Był zazdrosny o żonę, nachodził ją i groził jej, że się zemści. W dodatku sąsiedzi widzieli go stojącego pod domem przez całą noc. Na kluczu odnalezionym w skrzynce na listy znajdował się jego odcisk palca. Na spodniach, którymi uduszono ofiarę, znajdował się ślad genetyczny należący do Szymona P. Tego samego dnia policja dokonała jego aresztowania. Mężczyzna przyznał się do winy i wyjaśnił, że nie chciał zabić, ale wpadł w szał, gdy żona po raz kolejny nie chciała mu wybaczyć. Cały czas utrzymywał, że jest ofiarą całej sytuacji i gdyby nie jego żona, nie doszłoby do morderstwa. Twierdził, że to ona go prowokowała i dlatego zginęła. W całej tej historii nie upatrywał swojej winy. Nie rozumiał, że wszystko zepsuło się przez jego uzależnienia. Podczas rozprawy mężczyzna wyznał, że gdy wszedł do mieszkania żony, ta szykowała się do pracy. Kazała mu wyjść, wtedy ściągnął spodnie dresowe, które wisiały na suszarce do prania. Złapał za nogawkę i przy jej użyciu dokonał zabójstwa. Ofiara próbowała walczyć o życie, ale była zbyt słaba. Puścił ją dopiero wtedy, gdy upadła na ziemię. Sprawdził puls i stwierdził, że zabił. Zabrał z domu klucze, którymi zamknął drzwi, następnie wrzucił je do skrzynki na listy i pojechał do rodziców. Tam zatrzymała go policja. Sekcja zwłok potwierdziła przyczynę zgonu. Natasza została uduszona przez własnego męża, bo chciała od niego odejść. Nie chciała być dłużej upokarzana, bita i wyzywana, a w dodatku bez środków do życia. Zapłaciła najwyższą karę za to, że chciała żyć normalnie. Obrona próbowała dowieść, że mężczyzna zabił, bo był zazdrosny i nie wiedział, co się z nim dzieje, gdy odkrył, że został zdradzony. Dlatego według niej powinien usłyszeć łagodny wyrok. Prokurator z kolei domagał się kary 25 lat pozbawienia wolności. Według niej sprawca nie był zazdrosny, tylko zrozumiał, że żona była mu potrzebna. Zarabiała i zajmowała się domem. W takiej relacji było mu wygodnie, bo mógł grać, a jednocześnie za każdym razem miał gdzie wrócić. Teraz został sam z długami i bez dachu nad głową. Podczas ogłaszania wyroku mężczyzna wyraził skruchę, ale nie dlatego, że zabił i żałował tej śmierci, a dlatego, że trafi do więzienia na długie lata. Było mu żal samego siebie, bo jak uznał, nie zasłużył sobie na taki los. Sąd skazał go na karę 15 lat pozbawienia wolności, a sąd wyższej instancji utrzymał ten wyrok w mocy. I tak kończy się dzisiejsza historia, w której ojciec jedną decyzją pozbawił swoje własne dziecko oboje rodziców. Po ogłoszeniu wyroku Paulina trafiła pod opiekę rodziny Szymona, ale o prawo do opieki nad nią wciąż walczy brat zamordowanej Nataszy. Dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. Zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, oczywiście jeżeli jeszcze tego nie robicie. Zobaczcie też koniecznie ostatni odcinek o brutalnym morderstwie babci spod Bydgoszczy. Ten film wyświetla się właśnie na Waszych ekranach. Pamiętajcie też, żeby odwiedzić stronę partnera dzisiejszego odcinka Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Hanny Chodkowskiej w Warszawie. Ja życzę Wam spokojnego i bezpiecznego tygodnia. Do usłyszenia.